A dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie i wykorzystując okazję, że jest ta cudowna, w cudzysłowie, świąteczna atmosfera, postanowiłem, że nagram drugą część gry Elf Elfonsinio. Pierwszą nagrywałem w ramach Retro Niedzieli. To była taka dosyć króciutka gra na punkty, której nie za bardzo dało się ukończyć. Natomiast ta jest już inna, dlatego że tutaj jak najbardziej jest początek i jest koniec. Tak jak wam mówiłem właśnie w Retro Niedzieli, jeśli nie oglądaliście, to obejrzyjcie, bo nie zrozumiecie fabuły dwójki, nie, tak naprawdę to nie. No to jest taka bardziej platformówka, tak? Dwójka jest bardziej platformówką i trochę już ją sobie przeszedłem, nie przeszedłem jej w całości, ale uznałem, że nie ma to większego znaczenia. Jak widzicie, gra jest z 2008 roku, czyli no troszeczkę czasu już minęło od niej. Myślę, że czy można ją nazwać grą retro? Troszeczkę tak, nie? Wydaje mi się, że już odrobinkę, może nie tyle, że jest ona retro, ale już dąży do tego, żeby była. Okej. Okay. To chyba najlepsze wakacje w moim życiu. Do pełnego szczęścia brakuje tylko hawajskich tancerek. Tak, dlaczego zawsze taka wyspa tropikalna musi być taka mała, nie? Ale przynajmniej ma motorówkę, nie? No co tam? Witaj, Elfonsinio. Dzwonię, bo mam dla ciebie smutną informację. Chyba będziesz musiał przerwać wakasy. A, to ty, Mikołaju. Ale jak to? Co się stało? A widzicie, zadzwonił telefon i Elfonsinio powiedział, że a, to ty, Mikołaju. Czyli nie miał tego z Greda zapisane. Jakby ci to powiedzieć? Po prostu, jeśli czegoś nie zrobimy, to świat już nigdy nie... Nie, to świąt już nigdy nie będzie. Co? Dobra, niech szef mówi co i jak, zajmę się tym. Chodzi o to, że duch świąt Bożego Narodzenia gdzieś przepadł. Nikt nie wie, co się z nim stało. Po prostu był i go nie ma, zapadł się pod ziemię. No dziwne, ale czym tu się martwić, Mikołaju? Święta przecież i tak się odbędą. Wiedziałem, że to powiesz, dlatego właśnie tobie powierzyłem to zadanie. I co, dlatego, że tak powiem? Cóż za super argument. Wiem. Okej, przejdźmy do konkretów. Chciałbym, abyś sprawdził, co się dzieje z duchem świąt i dowiedział, czemu zniknął bez śladu. To bardzo odpowiedzialne zadanie i mam nadzieję, że uda ci się je wykonać. Tylko tyle? Wysyłasz mnie, szefie, tylko po ducha? Przy okazji mógłbyś pozbierać trochę porzuconych przeze mnie w ubiegłe lata prezentów. Sprzedamy je na czarnym rynku i za pieniądze kupimy sobie coś, prawda? Dobra? No i przede wszystkim chcę, żebyś zmienił nastawienie co do świąt. A więc zgadzam się, odnalezienie ducha świąt jest ważniejsze niż wylegiwanie się na słońcu i picie drinków. Czy ja wiem? Ewentualnie, Mikołaj... dzwonił z zastrzeżonego numeru, nie? Okej, więc tak jak wspomniałem, to już nie jest zręcznościówka, gdzie tylko i wyłącznie strzelamy bombkami, ale jest to platformówka, w której poruszamy się naszym elfem i zbieramy różne rzeczy. Prezenty dają nam punkty, a konkretniej kasę, natomiast żołędzie pozwalają nam na obronę przed przeciwnikami. To na przykład była pszczoła. Pszczoła jest na jednego hita, ale jeszcze trzeba w nią wycelować. To ja nie wiem, czy jest do rozwalenia. Niby jak rzucam, o tak, to się robi białe, czyli tak jakbym coś temu zabierał. Ale czy tak jest? Trudno ocenić, nie? Dobra, w każdym razie nasz elf nie umie pływać, więc mimo, że mamy pasek życia, to po skoku do wody, no, on po prostu ginie. Witaj! Cze, król psi, kim ty właściwie jesteś? Ech, nie denerwuj mnie, jestem królikiem i proszę, nigdy więcej nie wspominaj mi o moim wyglądzie. Nie ma sprawy, króliczku. A tak w ogóle, to co ode mnie chcesz? Jestem królikiem wielkanocnym i zostałem przydzielony jako stróż podczas twojej wędrówki.
Ale czemu przydzielono mi królika wielkanocnego, skoro ja mam odnaleźć ducha świąt Bożego Narodzenia? A skąd ja mam wiedzieć? No i wiesz, mam cię obserwować i wskazywać drogę tam, gdzie będzie to konieczne. Okej, a masz dla mnie jakieś specjalne wiadomości, gadżety czy coś w tym rodzaju? Nie. Ej, a jesteś królikiem czy psem? Okej, więc teoretycznie ten królik, czy zając, czy pies, czy zająco-królikopies powinien nam pomagać, jednak w praktyce nie robi on zbyt wiele, właściwie to nie robi nic. Ewentualnie może on stoi za stawianiem tych znaków późniejszych, które napotkamy. Okej, jak widzicie, wycelowanie w pszczołę nie jest takie proste, no ale się udało. No i co? Nie ma w tej grze wielkiej filozofii. Zazwyczaj jeżeli chcemy bardzo zdobyć wszystkie fanty, a będę się starał większość z nich zdobywać, no to gra umożliwia nam cofnięcie się do danego terenu. Więc to nie jest tak, że sobie spadniemy i nie ma wyjścia. Okej. Tutaj mamy już ruchome piły, tutaj się nie da przejść. No, ogólnie jest to gra, która wydaje mi się, że ma trzy światy, bo wszystko się zaczyna latem, potem jest jesień, a potem jest zima. I znaczy, tak mi się wydaje, że zima to jest jednak ostatni ze światów. Okej, te prezenty to są checkpointy. No i co? I tak naprawdę opisałem wam wszystko, co w tej grze jest. No, jak zdobędziemy miniaturkę naszego Elfonsinio, a bardziej jego głowę, to będzie się liczyć jako życie. Serce natomiast uzupełnia nam pasek życia. Tak, bo tak jak wam mówiłem, pasek życia, a życie to nie jest w tej grze to samo. Dostrzegam też grafikę z Zenka Zombie. Znaczy to się dzieje w tym samym uniwersum zapewne, ale jest dostrzegalne, są takie szkielety pod ziemią i rzeczywiście one się pojawiły w tej grze. Okej, to była ważka i ona ma dwa życia, jest troszeczkę trudniejsza. Kurde. Wiem, że teraz żołędzie, ale spokojnie, w całej grze będzie ich od groma. Okej. No, mamy platformy, więc wiecie, na pewno coś się tu będzie znajdować ważnego. A, i czasami mam wrażenie, że te platformy nie są ze sobą zbyt dobrze zsynchronizowane, ale... Ale nie na tyle, żeby się nie udało. Tak, tutaj to bardziej na czuja skacze. A. Nieważne. Oj. Ale spokojnie, jest platforma i chcę w niej skorzystać. Może najpierw tutaj? Ja sobie to ominę, czemu by nie? Teraz tak, tu byłem, ale coś tu było zostawione przeze mnie, co nie? A właśnie. Tak, gwiazdki dają aż 100 punktów. Nie, chcę tutaj obrukać absolutnie wszystko. Wydaje mi się, że niczego póki co nie pominąłem. Tak jak wam mówiłem, będę próbować zdobyć większość przedmiotów dostępnych tutaj, ale nie ukrywam, że może mi się to nie udać. Nie jest to też tego typu gra, że musimy absolutnie wszystko zdobyć, żeby nam się meta otworzyła. Kurde. Czyli tu nic nie ma. Okej, nie pamiętam, czym się różni pomarańczowa ryba od zielonej. Czy tam
turkusowej, znaczy wiadomo, kolorem, ale czy ma to jakiś wpływ na zachowanie? Tego nie wiem. No i co? I myślę sobie, że możemy, że no, tak, no, nie chciałem za bardzo jakiejś nowej serii robić, ale ta gra jest stosunkowo krótka, więc w sumie wiecie, no nie jest to zobowiązujące przedsięwzięcie, żeby ją nagrać. Myślę, że każdy odcinek tak sobie po około 20 minut ponagrywamy. Kurde. No, pszczoły z PKKN 2 są jednak mniej agresywne i łatwiejsze do zabicia zarazem. Choć w dzieciństwie nie było to dla mnie aż tak oczywiste. Fuck. Dobra, to chyba lepiej nie skakać. A, właśnie. Nie patrzałem w ogóle na pasek życia i stało się. Ale to nic, będzie tu sporo żyć do zdobycia, tylko nie chcę ich w sumie tak głupio tracić. No ale nic. No, szkurde. Bardzo zadowalający jest ten pomysł, że Mikołaj będzie sprzedawać prezenty na czarnym rynku. To jest ciekawe. O, żabka, podejdźmy do niej. Cześć, żabko, co tu robisz? No, kąpię się, nubie. O, lol, raz mało, CS, XDDDDDDDD. Boże, jest upośledzona. Dobra. To żabka dała nam garść cennych informacji. Myślałem, że będzie nam próbowała tutaj wcisnąć bycie ajentem sklepu, ale okazało się, że to w trochę innym kierunku poszło. Czekaj, tutaj do... tak. Dół to jest to tak jakby ukryte przejście. Mówię tak jakby, bo i tak tędy się przechodzi, no to widać, że są prezenty. Okej, okay, a tu już z kolei można było przejść jak się chciało. No, póki co gra się wydaje prosta i w sumie taka właśnie jest. Nie ma tutaj jakichś, nie wiem, zawiłych rzeczy, które by nam utrudniły rozgrywkę, że nie wiemy, w które miejsce iść, czy coś. Nie, tutaj takich rzeczy nie ma. Niemniej, czasem zdarza się stracić to życie, nie? W tym świecie akurat ryby i pszczoły, a, no i ważki też, to są jedyni przeciwnicy, jakich napotkamy. Kurde. No i... klops. Zauważcie, że mamy już tak naprawdę 118 żołędzi, nie? Co pokazuje, jak mało trzeba, żeby mieć się czym bronić. A, ominę te pszczoły, czemu by nie? Tylko tutaj jest ważka. A raczej była. No i jeden taki pakiecik daje nam od razu dwa naboje. Fuck. Co do rzeczy, które zbieramy, zauważcie, że no jest to praktycznie... W dużej mierze jest to grafika z jedynki, tak? Bo mamy te laski Mikołaja, mamy gwiazdy, mamy jeszcze coś tam. A, no i skarpety oczywiście, nie mogę zapominać o skarpetach. No i mój trud daremny, muszę się cofnąć niestety. Ale już na czarnym rynku prawie 10 tysiaków możemy zarobić, nie? Za zbieranie tego wszystkiego.
No dobra, pszczółko, nie będę cię zabijać. Masz szczęście. Okej, to wygląda jak... Chwila. A co tutaj było? A. No tak też można, tylko... Muszę te prezenty zdobyć. Teraz jak to ominąć? Jakoś na pewno się udało. Mi się nie udało tego ominąć. A co jest niżej? A. No. Sorry, chciałem sprawdzić. Właśnie to jest moim zdaniem czasami głupie, bo... jest dużo właśnie miejsc, które są poukrywane właśnie na takiej samej zasadzie. Tylko, że nie da się jakby tego wyczuć, nie? Okej, tam chyba u góry nic już nie ma ciekawego. Po co ktoś tutaj to wszystko wstawiał, to nie wiem, ale spoko. Znaczy fajnie, że ta kraina właśnie tak się prezentuje. Na każdym kroku pułapki. O, tu już mamy metę. Mamy też życie. Czy ono nam da jakieś punkty? Nie. To nie jest taka gra, że za wszystko dostajemy punkty. Żebyśmy zbyt pazerni nie byli. Dobra, walić. Widziałem w ogóle, bo... No, oczywiście zawsze jestem ciekaw, czy ta gra z racji, że jest polską grą, że trochę czasu... tam, wiecie, trochę czasu minęło od jej wydania, tak? Czy jest po prostu ktoś, kto ją nagrał? I są takie osoby, które to nagrały, ale... A właściwie chyba jedna tylko osoba, ale... Nie przeszła tego w całości. Widziałem tylko, że doszła do drugiego świata, a do trzeciego w ogóle nie doszła, więc... Więc widzicie... liczne problemy. Fuck! Chciałem powiedzieć, że teraz uda mi się to ominąć. No nie. A zapiszę sobie tutaj, w razie czego... W jednym miejscu, pamiętam, jest taki skrót, że można zdobyć 3 życia, ale trzeba zginąć. Czyli tak jakby dostajesz 2, nie? Okej, okay, tam już widzę jakąś platformę u góry. Jak przejdziemy sobie tę rundę, to myślę, że sobie zakończę na tym, bo jest tam... Jest prawie 20 minut. Nie wiem, ile odcinków mi zajmie ta gra, ale też nie chcę nagrywać, wiecie, jakichś mega krótkich i mega długich, bo... Tak jak wam mówiłem, to jest prosta platformówka i trzeba ją dawkować, bo się może znudzić po jakimś czasie. O! Dokładnie tak. Dobra, to myślę, że na tym sobie dzisiaj możemy zakończyć. Tutaj jest zapis gry, więc spoko. No i co, mam nadzieję, że wam się spodobało i do następnego.